to an Isle of Joy. Ella. O poranku. Dlaczego nie? Teraz spokojnie można na spacer z pieskiem, chociaż też bym jeszcze chwilę poczekał, bo następny utwór też ładny będzie, wie pan? Tak, ale potem ja, to już można spokojnie być. Potem już redaktor, to też bym jeszcze nie wychodził. A jak się panu podobało? Bardzo. Potem? Ojej, ładnie zawsze. Grali? W ogóle, tak pan od rana gra dzisiaj, że nie idzie ćwiczyć. Strzyczkowskim. Tak słyszałem, że już z Strzyczkowskim gramy dzisiaj od samego rana. Cudownie. Bardzo dobrze. Wspaniale. Bardzo dobrze. Przypominam, że z Strzyczkowskim będziemy też grali w piątek. Po 16:00 w czasie kolejnej świątecznej, przedświątecznej licytacji trójkowej. Proszę pamiętać o tym, proszę posłuchać Kuby, co mówi i jak prosi o te SMS-y. Wysyłać. Wysyłać. Na stronie internetowej Święta Bez Granic znajdą państwo ten numer. Można wysyłać też nie w piątek, w inne dni tygodnia też przyjmują, więc proszę o tym pamiętać. Teraz też będą ładnie grali. Nie wiem, czy pan rozpozna, kto to gra, ale to o tym porozmawiamy za 3 minuty i 6 sekund. Sypie śniegiem prosto z mostu, w czarnym stawie białe święta. Przy choince z wodorostu, karp karpiowa i karpięta. Hej, mają karpięta, świąteczne uciechy. Hej, wałkują wałkiem i tłuką orzechy. Mama piecze ciasto z maku, karpie uwielbiają mak. A w pobliskim tataraku chór wędkarzy śpiewa tak. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, Romek, idą święta. Idą! Sympatyczni, grzecznie, mili, wgramolili się na kładkę. Wędki w domach zostawili, za to przyszli tu z opłatkiem. Hej, przyjaciół wielu, pod śniegową chmurką przebudzony niedźwiedź bawi się z wiewiórką. Wszyscy wokół lubią karpie, zmienił się ich rybi los. Dziś już karpia nikt nie szarpie, dzisiaj ryba też ma głos. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Lecą gwiazdy kolorowe, przypatrują im się raki. Mknie po stawie wodny rower, zaprzężony w dwa szczupaki. Hej, pani karpiowo, karpięta zawołaj, płynie z prezentami prawdziwy Mikołaj. Mróz łaskocze go w policzek, w uszach śpiewa wiatru świst. Czyta listy pełne życzeń, oto jeden taki list. Chroń przed chłodem i zamiecią, drogi Mikołaju święty. Baloniki przynieś dzieciom. Starszym zabierz mankamenty. Niech się ludzie dogadają, daj im łezkę szczęścia w oku. A tym, którzy go nie mają, daj na święta święty spokój. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Karpiu trójkowy, ściskamy ci płetwę i czule pieścimy każdą twoją łuskę. Wesołych świąt, kochany! Krok po kroczku, dłoń przy dłoni, serce w serce, niech nam dzwoni, niech na szczęście nam zadzwoni. To był chyba kwartet smyczkowy. Dobrze policzyłem instrumenty? Idealnie. I perkusja też. Perkusja była? I to była grupa Mozarta. Grało się kiedyś, co? Ale grało się kiedyś. A nie, kiedyś to graliście. Teraz też nieźle. Urywki. Urywki z kalendarza. Nie wiem, czy pan wie, który to był karp w kolejności? Przepraszam, nie. Dawno temu to było na pewno. Trzeci. Od poniedziałku prezentujemy państwu też te, jak napisał słuchacz, zabytkowe karpie. Mm-hmm. No to jeden z tych zabytkowych. 17 lat temu, jak brawurowo obliczyłem. Brawo, ma pan tyle paluszków? Tak. Filip Jaśniar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, przepraszam. Dzień dobry państwu. Taki żart ostatnio usłyszałem. To się z państwem podzielę, trochę a propos. Rozmawiają dwa karpie. Co robisz w Sylwestra? Pożyjemy, zobaczymy.
Zaczęło się. Zaczęło się albo za chwilę się zacznie. Można powiedzieć, już się rozpoczyna przedświąteczna krzątanina. Przede mną i moimi kolegami z pracy jeszcze tylko dwa koncerty i zaraz po nich ochoczo dołączymy do sprzątania, kupowania i gotowania. A ja jestem mistrzem w gotowaniu wody na herbatę. Tymczasem 11 grudnia. Imieniny dziś obchodzą Gościwit, Poncjan, Wilburga i Artur. Solenizantom wszystkiego najlepszego. A propos Artura, znalazłem ostatnio krótki wierszyk Artura Andrusa i ponownie, bez jego wiedzy, dopisałem do niego melodię. Państwo mnie nie wydadzą, a ja zaśpiewam. Drogi święty Mikołaju, daj mi komplet strun do skrzypiec i niech znowu będzie lipiec. Mikołaju, a gdyby spełnienie tych życzeń było zbyt trudne, to skrzypce daj do strun w komplecie i niech chociaż będzie kwiecień. Tymczasem nadal mamy 11 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Tanga. Tango można grać, tańczyć, śpiewać. Można też pójść w tango, czego nie polecam. Jeśli tango, to oczywiście Astor Piazzolla, Jerzy Petersburski, Republika i Manam. W dniu tanga przypada rocznica urodzin Marka Jackowskiego. Panie Marcinie, w myśl zasady, bo do tanga trzeba dwojga albo dwóch, proszę, żeby pan spróbował rytmicznie opukiwać swoją klatkę piersiową, a ja, korzystając z wolnych rąk, to zagram. To co pan teraz? Mm-hmm. Musi pan mnie jeszcze raz. To nie są łatwe sprawy. Idealnie. Można? Można. Bardzo dziękuję. Proszę teraz odkrztusić, odpocząć i posłuchać. Dokładnie 216 lat temu przyszedł na świat Hector Berlioz, francuski pisarz, krytyk muzyczny, a przede wszystkim kompozytor. Najbardziej znanym dziełem Hectora Berlioza jest Symfonia Fantastyczna. Jako kompozytor i krytyk połączył on swoje talenta i w tytule dzieła zawarł jego recenzję. Symfonia Fantastyczna. Można? Można, bez fałszywej skromności, bo i po co? Tak trzeba żyć. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Dobrze pan opukiwał. Próby mają przyszłość. Widzisz, poćwiczyliśmy pan, i wyszło dobrze. Że muzykowanie jest tak bolesne. Jest, bywa bardzo. Jest? Tak. Bardzo, bardzo. Na przykład... O, jest. Palce? Palce? Dramat. Pance. I pance też. Franka Dolasa widziałem ostatnio w telewizji. Bardzo panu dziękuję. Filip Jaślar, czołowy skrzypce grupy Mozarta. Jeszcze tak patrzę na Święta Bez Granic na stronie internetowej. Tam jest ten numer SMS-owy, o którym państwu przypominamy. 7545. 7545. Wysyłamy SMS o treści pomoc. Przypominamy także, że w dobrych sklepach muzycznych... Dobra płyta. Święta Bez Granic. Tam jest całe mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim Przyjaciele Karpia idą święta z roku 2000. No ale także karpie inne i też jest karp 20, wersja karaoke i wersja instrumentalna, proszę pana. I Zbigniew Wodecki, Nauczmy się żyć obok siebie. Tak. Piękne piosenki. Mm-hmm. I specjalny utwór dodatkowy Barbary Brońskiej i Młodej Orkiestry Nowego Teatru. Ten utwór państwo znają. Tak więc zapraszamy serdecznie do sklepów. No, proszę pamiętać o naszej akcji, wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja. Za 5 minut będzie 7. To co teraz? Czas na spacer z psem? Niech pan uderzy się w piersi.